Cześć, z tej strony Mateusz. Po wszystkich unboxingach, które miały miejsce w ostatnich dniach na moim kanale, przyszedł czas na ten ostatni. Chodzi oczywiście o produkt również z wrześniowej konferencji, czyli iPada 9 generacji. Jest to ten najbardziej podstawowy tablet, a tym samym najtańszy w ofercie. Ale czy jest najgorszy? Nie powiedziałbym. Co więcej, można by nawet stwierdzić, że w tym budżecie, w tym segmencie cenowym w zasadzie, jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy tablet na rynku, bo po prostu oferuje naprawdę dużo w stosunku do tego, ile kosztuje. Także sporo osób, na przykład przymierzających się do zakupu tabletu do szkoły czy na studia, albo na przykład do takiego prostego domowego użytku, może właśnie sięgnąć po tą konstrukcję. Także nie przeciągając, zabieramy się za rozpakowanie tego sprzętu, zobaczymy, czym on nas zaskoczy. Na samą recenzję oczywiście przyjdzie jeszcze czas, także możecie subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby jej nie przegapić. A jeśli mielibyście ochotę kupić ten tablet, kupić na przykład w promocji, które pewnie też będą się pojawiały w następnych tygodniach, to zachęcam was do odwiedzenia sklepów, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam często po prostu pojawiają się różnego rodzaju promocje. Ja na przykład kilka miesięcy temu kupowałem swojej babci poprzednią generację tego tabletu i udało mi się oszczędzić, z tego co pamiętam, 300, także zawsze jest to jakiś pieniądz w portfelu. No i tak właśnie prezentuje się ten najnowszy iPad. Jest to iPad w kolorze Space Gray, wersja podstawowa 64 GB. Tak, dobrze słyszycie, w podstawie już mamy teraz dwukrotnie większą pamięć aniżeli w poprzednich modelach. Chociaż oczywiście, gdyby komuś było mało, no to może sobie rozbudować nawet do 256 GB. I z drugiej strony można też zaimplementować tutaj moduł LTE 4G. Sama konstrukcja tego urządzenia za bardzo się nie zmieniła od poprzedniej wersji, ze względu na to, że mamy tutaj ekran 10,2 cala. Natomiast cały front, jak widzicie, jest w tych grubych ramkach z Touch ID, które znajduje się w przycisku Home na dole. Jest to w zasadzie teraz już ostatnie urządzenie w tej najnowszej ofercie Apple, które w ogóle posiada jeszcze taki przycisk. No ale wiadomo, jaka tu jest sprawa. Z racji tego, że to jest najtańszy tablet z całej oferty Apple na rynku, no to oni też siłą rzeczy gdzieś muszą ciąć te koszty, no i właśnie w na przykład tym designie to ograniczają. No ale myślę, że to akurat nie jest najgorszy wybór, ze względu na to, że wolę mieć lepsze podzespoły w środku i gorszy design, aniżeli na odwrót, bo wydaje mi się, że na takim tablecie właśnie taki układ będzie najlepszy. Swoją drogą mówiąc o cenie, no to ona tutaj startuje od 1700 zł, ale tak jak wam mówiłem, zdarzają się różne promocje i pewnie te 200-300 można jeszcze uszknąć. Nie mówiąc o tym w ogóle, jak macie jakiś rabat edukacyjny, jesteście na studiach, to też kilka procent zawsze schodzi. Jeśli chodzi o to, co mamy tutaj nowego, to w zasadzie zmienił się procesor. Mamy tutaj teraz Apple A13 Bionic oraz 3 GB RAMu. Nie jest to jakaś fenomenalna liczba jak na 2021 rok, ale wiadomo, z produktami Apple, zwłaszcza takimi, które są optymalizowane poprzez nowy system co roku, w zasadzie nie jest najgorzej pod kątem wydajności, także tym bym się nie przejmował. Zresztą wiem, co mówię, bo testowałem poprzednią generację tego tabletu i do takich zadań szkolno-biurowo-domowych spokojnie to wystarcza. Odpalić sobie też gry, może nie działają one od tak, natomiast też spokojnie chodzą. Także Apple samo tytułuje ten tablet, że jest to idealna propozycja do nauki, na studia, do szkoły. Mało płacicie, ale macie na przykład już ekran ze wsparciem dla Apple Pencil, co prawda tylko dla pierwszej generacji, ale jednak jest. W tyłku tutaj mamy dalej kostkę do ładowania, ale co ciekawe, Apple tak tutaj miesza, że ten tablet dalej ma wejście na port Lightning. Tutaj jak widzicie, nowy iPad mini już doczekał się w tym roku USB typu C. Na tym iPadzie jeszcze musimy na to poczekać. Powiem wam szczerze, że już się trochę pogubiłem w całej tej polityce Apple, dlaczego oni tak miksują z tymi wejściami, no ale okej. Także wracając do meritum, mamy tutaj moim zdaniem naprawdę ciekawe odświeżenie. Oczywiście w najbliższych dniach będę sobie testował to na spokojnie i zobaczę faktycznie, jak jest z tą wydajnością. Będę chciał sobie porównać, zrobić jakieś testy też szybkościowe. Natomiast ciężko temu tabletowi będzie nie udowodnić tego, że do takich zadań podstawowych jak najbardziej wystarcza i wydaje mi się, że w wielu przypadkach nie ma sensu nawet dopłacać do iPada R 4 generacji, czy też tego nawet najnowszego iPada mini, bo po prostu tutaj ta moc, która nie jest jakaś największa, i tak wielu osobom do takich czynności domowych starczy. Nawet sam ekran spokojnie wystarczy do oglądania
oglądania filmów czy przeglądania zdjęć. I okej, jak sobie porównacie na przykład z ekranem z iPhone'a, gdzie jest OLED, wyższa rozdzielczość, 120 Hz, to będziecie widzieć tak naprawdę dosyć dużą przepaść. No tak w rzeczywistości jest, ale generalnie jeśli nie macie styku z tymi jakby najwyższymi jakościami w wyświetlaczach i też szczerze mówiąc tego nawet nie oczekujecie, to taki iPad naprawdę wam spokojnie wystarczy, bo ciężko jest jednak zarzucić temu ekranowi, że czegoś nie widać, że coś nie jest ostre i tak dalej, no absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Chociaż rzeczywiście sama rozdzielczość na papierze nie jest jakaś oszałamiająca ze względu na to, że ona wynosi 2160x1620 pikseli, co nam daje 264 piksele na cal. Wynik ten nie jest jakiś olbrzymi, to prawda, ale tak jak wam mówię, dla mniej wymagających osób spokojnie to wystarczy i jasność tutaj wynosi też 500 nitów oraz jest zaimplementowana technologia True Tone. Także mówiąc szczerze, że tak jak powiedziałem na początku, ja bym tutaj nawet zaryzykował tezę, że w tym budżecie cenowym około 1500-1700 zł to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy tablet dostępny na rynku. Na pewno dużą przewagą jest to, że ma system iPad OS 15, który naprawdę jest w stanie wyciągnąć pod względem wydajności, a raczej efektywności samej pracy. Także jeśli na przykład wam zależy na pracy w dwóch okienkach, jeśli chcecie sobie odpalać jakieś dodatkowe okna, na przykład z notatkami, przeglądając jakieś pliki, czy na przykład mieć na biurku pełno widgetów, to naprawdę ten system jest w stanie to wszystko ogarnąć, a dodatkowo jest on w stanie współpracować z Apple Pencil oraz Smart Keyboard, bo jak widzicie ma on tutaj Smart Connector, w związku z tym jesteście w stanie jeszcze pod tym kątem wykorzystać jego potencjał. Jasne, fajnie by było, jakby to na przykład już było Touch ID wbudowane w przycisk boczny, jakbyśmy mieli mniejsze te ramki i tak dalej, ale to wszystko kosztuje, no i w zasadzie jest na rynku taki tablet, iPad Air się nazywa, no i on kosztuje 1000 zł więcej, ponad nawet 1000 zł, także jest pytanie później, czy chcecie za to dopłacać, czy też niekoniecznie. No chociaż tam oczywiście są jeszcze inne szmery, bajery, natomiast chodzi też po prostu o ten wygląd. Przypuszczam, że mając tego iPada nikt raczej entuzjastą robienia zdjęć mobilnej fotografii nie będzie, natomiast sama ta kamera ma 12 megapikseli, no jest jaka jest, tutaj jakiegoś szału nie będzie, natomiast do zrobienia zdjęcia na uczelni, jakichś wykładów, czy zeskanowania jakichś notatek, spokojnie to wystarczy, nie ma się czym przejmować. I warto też wspomnieć o tym, że przednia kamera FaceTime HD ma teraz 12 megapikseli i kąt widzenia 120. W związku z tym mamy tutaj opcję tej funkcji Central Stage, ona tak się nazywa, dzięki której jesteśmy w stanie poruszać się, a raczej kamera za nami się porusza w momencie, w którym się przesuwamy w kadrze, przez to prowadzenie rozmów na FaceTime jest jeszcze jakby bardziej efektowne. Samym tym iPadem oczywiście też możecie nagrywać filmy, natomiast to jest ograniczone jedynie do Full HD w 30 klatkach. Czyli jak na 2021 rok, no ten wynik raczej nie jest oszałamiający, rzekłbym, że bardzo, bardzo przeciętny. Więc czasami mnie pytacie na przykład, czy kupiłbym dany sprzęt dla siebie i jeśli byście zadali to pytanie w kontekście tego iPada 9 generacji, to powiedziałbym chyba nie. Generalnie dla mnie takimi idealnymi tabletami jest iPad Air albo iPad Pro, ten mniejszy, ze względu na to, że tam w okolicach 3-4 tysięcy otrzymujecie zarówno duży ekran, jak i naprawdę sporą wydajność, nie mówiąc już o tej naprawdę potężnej wydajności, która drzemie w M1. Natomiast tutaj miałbym po prostu trochę obawy o to, że jak używam ekranów o wyższej rozdzielczości, o lepszej jakby jakości, no tutaj to będzie mi przeszkadzać z jednej strony, a z drugiej no ta wydajność w momencie, w którym nie wiem, chciałbym sobie pograć w bardziej wymagające gry, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy ja to też tak często robię ze względu na to, że jak już faktycznie chcę się jakby zatopić w tym świecie rozrywki, no to włączam konsolę i tyle. Niemniej ja personalnie nie widzę aż tak dużo dla siebie zastosowań, dlatego ja bym chyba uniknął tego sprzętu i wolał sobie dopłacić, nie wiem, powiedzmy ten 1000 zł do na przykład iPada Air. Natomiast tak jak wam mówię, to jest zdanie osoby, która już nie chodzi na studia czy też do szkoły, która wymaga troszeczkę więcej, ale dla osób, które jakby akceptują te podzespoły i które właśnie uczęszczają do tamtych wyżej wymienionych miejsc, to naprawdę będzie to kawał dobrego sprzętu. Tak samo na własnym przykładzie powiem wam, że dla starszej osoby, albo nawet dla dziecka wręcz odwrotnie, to myślę, że to też będzie dobre urządzenie, w którym z jednej strony nie przepłacicie, a z drugiej strony dostarczycie naprawdę fajnej jakości jak za te pieniądze. Tak jak wam mówiłem, tablet ten jest już dostępny w sprzedaży, można na niego polować, pewnie będą jakieś promocje, także sobie sprawdzajcie sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu. A ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia. Cześć.